Siemanko, będziemy wypychali worki Grongame'a. Wprawdzie nie czuję się tam specjalistą w tej dziedzinie, ale maślanie się nie odmawia. Kilka worków wypchaliśmy, więc jakieś tam małe doświadczenie jest. Przygotujcie sobie sprzęt, dwa kije od szczotki, taborecik, drabina, ścinki. Im drobniej pocięte, tym lepiej, dobrze wymieszane, bierzemy się do roboty. Najpierw wywińcie sobie worek, przygotujcie, łatwiej go będzie po prostu się ubijało, tak? Niż taki worek, który jest bezładny, ciężko się ubija. Więc najpierw sobie przygotujcie w ten sposób, on jest wywinięty na zewnątrz i pomału, dawaj Piotr, zaczynamy sobie ten worek uzupełniać, tak? Pomalutku. I za każdym razem poprawiamy sobie równomiernie. Rozkładamy. Bez problemu sięgam sobie ręką teraz. Więc ten worek pomału, dokładnie sobie ręką tam rozprowadzam. W tym worku te ścinki. Kolega wsypuje, tak, i każdą tą warstwę wsypaną ja sobie teraz równomiernie rozprowadzam. Ubijam dokładnie ten worek. On jest założony, więc ma tutaj równy kształt, nie robią się takie puste kieszenie po bokach. Upychamy sobie mocno, dokładnie rozprowadzając. Nie? I znowu kolejna warstwa idzie. I stopniowo nie śpieszymy się. Ubijamy. Jak wsypujecie tutaj te ścinki, czy do tego momentu ubijamy, dokąd jest worek wywinięty, bo później ciężko jest go odwijać, nie? Więc ubijamy do tego momentu, gdzie jest worek zawinięty i pomalutku, po kawałku sobie go odwijamy. Dawaj. Co jakiś czas ubijamy worek i od szczotki, te kieszenie powietrza, które się robią, dobijamy sobie i równomiernie on się wtedy, ten materiał tutaj cały rozkłada. I znowu podnosimy do góry i powtarzamy po kolei, systematycznie. Najważniejsze nie śpieszyć się, systematycznie, pomału. I powtarzamy te wszystkie czynności. Po kolei. Jedziemy z tematem dalej. Do końca. Jak widzicie, jeden worek zrobiony. Bierzemy się za drugi. Na koniec dobra informacja jest taka, że choćbyś nie wiadomo, jak kiszkowato ten worek napełnili, to po paru miesiącach pracy na worku on i tak się ułoży. Także każdy spokojnie da radę, nie? Jedziemy z drugim workiem. Kolejny zrobiony, elegancko, systematycznie powtarza wszystkie czynności, będzie elegancko. I tak za parę pewnie tam tygodni czy miesięcy trzeba będzie jeszcze go sobie dopaść, nie? Kupujcie sprzęt Grongame'a, pierwsza klasa.